Kto wi? Kto to wi? Tak, tak serio? Kto wi? Kto wi? Żyjemy w czasach, w których coraz trudniej o prawdziwą miłość. Jednak czy istnieje lepsze miejsce na szukanie drugiej główki niż Hamburg? Istnieje. To komplet, który jednoczy ludzi o wspólnych zainteresowaniach i pasji. Oto przed wami wyjątkowa oferta matrymonialna, dzięki której każdy z was może zyskać szansę na posmakowanie tego niezwykłego uczucia. Oczywiście za odpowiednią cenę i akceptację roli. Przed wami Yoru jako Diamond z Hoseki no Kuni. Masz dość, że wszystkie realne kobiety odradzają cię przez twoje bycie miłe? Marzysz o swojej prywatnej wife, będącej do twojej dyspozycji? Najlepiej takiej niezniszczonej, wiecznej? Tylko dzisiaj możesz sobie zapewnić jedyną taką, bo diamentową. Świetnie sprawdzi się również jako twój prywatny ochroniarz. Pełni funkcję jednego z kryształów walczących z najeźdźcami z kosmosu, więc żaden seba za się dla jej nie straszy. A poza tym, nigdy nie będzie ci z nią za gorąco. Naprawdę zimna z niej słuch. Taką okazję się między innymi powtórzy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki połączonej do opakowania, bo skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy kryształ niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Aha, zapomniałem wspomnieć. Kryształy jako istoty człowiekom podobne nie mają odpowiednika naszej ludzkiej płci z perspektywy człowieka, są to mężczyźni. Ewentualnych zwrotów i reklamacji nie przyjmujemy. To ja poproszę 5. Chcę złożyć zamówienie na 5, tak? Kogo szalony naukowiec z poprzedniej ery, będąca w istocie potworem zwanym Mantis. Jej obsesja na punkcie wieczności ludzkości wiedzie ją ku ciekawym odkryciom. Może szuka kolejnego obiektu testowego? Przed wami Ksyprzyn. Jako Mobius, serio, Ksyprzyn. Jako Mobius z gry Honkai Impar. Ten.
przyjemnością. Ale z przyjemnością teraz musimy zapowiedzieć kolejnego uczestnika, którym będzie Tobiasz, zwany jako Eukaliptus numer 2. Nie znam. Zaprezentuje scenę, w której Margaret ofiaruje swoje ciało ludocielowi. Cosplay Margaret z Seven Deadly Sins. Brawa! Księżniczko Maria, masz piękną królową narodu.
Zostałam skrzywdzona. Tak bardzo cierpię. Wiem, że tak powiedziałam. Jeśli miałabym się wybrać w podróż, to chciałabym, by był to ciemny, opuszczony zamek, pokryty gęstą mgłą, w którym spędzałam czas, śpiewając przeklęte pieśni. Niech tylko porwie tego gumę. Nie wiedziałam, że nie będzie tu żadnego służącego. Nie chcę być w miejscu, gdzie nie ma moich słodkich, pyszowych zwierzątek. Gdzie ja jestem? Panie Moria, tęsknię za tobą, misiaczku. Chcę wrócić na swój park. He? A co tu robi ten zielonogłowy przyjaciel z słomianego kapelusza? Oh, 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 oh
teraz przed Państwem będzie nieśmiała Anemiczka z Mostać, która z całych sił próbuje udowodnić swojemu przyjacielowi Albedo, że jest na tej samej linii. Przed Wami Manami jako Sukrose z Genshin Impact. Przybiera odcień szkarłatny, krwistej czerwieni. To widok, dla którego pewne istoty dzisiejszego wieczoru ostrząsły kły. Istoty zwane przez nas wampirami. Przed Wami Glon jako Vlad Dracula Tepes z serii Castlevania. Thank you.
A ja tam mogę być, że dużo jest tej idolki. No, szkoda, idolki są urocze, nie tak jak ty. Słuchaj, nie każda idolka musi być cała na różowo, złote dodatki, tlenioną. Nie wyglądam jak mandaryna przynajmniej. Nawet jeżeli kręcimy sobie po rozświetlaczy, to twoje białe włoski to trochę dłużej, więcej mówią niż moje. Może będę twój złysa. Więcej perłów, więcej koloru. Kolejny występ. Jej żywioł to elektron, nosi się we fiolecie i walczy mieczem. Pochodzi z Liue, gdzie zajmuje ważne stanowisko w Radzie. Przed wami Vicky-chan, jako Kenshin z gry Kenshin Impact. Nazywam się Kenshin. Jedno moje stanowisko Liue, w Radzie Miasta Liue. Znaczy to tyle, że odpowiadam za nieruchomości, grunty czy środki do życia. Ponadto wyznaję zasadę, że jeśli coś ma być zrobione, wykonam to sama. Przez ostatnie 10 lat to miasto było uchylone przez Rex Lapisa. Teraz jednak uważam, że los należy wziąć we własne ręce i nie pytając na bogach. Znam to miasto na wylot i staram się, aby dobrze funkcjonowało. Jednak dbanie o nie to nie tylko sprawa rządowej papiery. Czasem trzeba ochronić je. Fizycznie, posiedzenie przy biurku można się nieco ruszać. A teraz czas wracać do pracy. Płaszcz kruka i maskę.
maskę lekarza. Mówię, posługuje się dziwaczną się szermierką. Cóż, wydaje się być sojusznikiem. Przed wami Kitkę jako Eileen the Crow z Bloodborne. And tonight, of all nights, prepare yourself for the worst. There's no human left. They're all fleshy, hungry beasts now. Still lingering about? What's wrong? A hunter unnerved by a few beasts? No matter. Without fear in our hearts, we're a little different from the beasts themselves. What are you still doing here? Stop trembling in your boots. A hunter must hunt. Życie z rodzeństwem nigdy.
nie było, nie jest i nie będzie łatwe. Podczas ważnej próby Tai i młodszej siostrze bardzo się nudzi. Zresztą zobaczycie, resztę raczej już znacie, tak? Przed wami Kurosawy jako Daya i Ruby z Aqua Love Life Sunshine. Widać, że w moim teamie jest kostka. I tak ci nie wyjdzie na przekonywanie. Tobie tam już wypadła krytyczna jedynka na nie powiem co. Nie. Powiedzcie mi, kochani, mamy tutaj fanów RPG-ów? Wasza drużyna wchodzi do ciemnej piwnicy, która okazuje się tlochem. Widzicie spróchniałą skrzynię. Co robicie? Tak, tak, możesz zbadać zawartość skrzyni. Zatem Imogen otwiera skrzynię, po czym słyszy nieprzyjemny pisk. Wszyscy rzucacie na inicjatywę. No dobra, to Imogen zaczyna. A to powiesz wręcz? Masz ten pyszturet. Perswazja na szczura nie zadziała, to bestia. Łańcuch błyskawic. Trochę przesada, okej. Okay. Szczur ma 1 HP, także nie żyje. Przed wami grupa Mundo.
Moonlight jako Sengun, Sakura, Kaito i Luka. Witajcie! Jesteśmy Kaito i Luka. Dziś zaprezentujemy pewną zabawę prosto z Japonii, która polega na tym, że mamy dwa krole bandaże. Czerwony, który oznacza klaśnięcie, i niebieski, który oznacza tupnięcie. Czyli jeśli pokażę czerwony kolor wachlarzów, to musicie klasnąć. Kiedy pokażemy niebieski kolor wachlarzów, musicie tupnąć. Przećwiczmy.
Chodź. Zobacz, kurujesz tak samo jak twój team. No chodź. Wysłałam ją do piekła, ale jej nie chcieli, więc mi ją zwrócili. Do piekła? Do piekła? Wysłałaś mnie do miochi! No widać, że dadzą ci 3 gwiazdki, nie 4. Chciałabyś 5. No to nie moja wina, ja mam 5. Kurde, kolejne flashbacki z Wietnamu będą. To jest już przykre. Dajcie jej chwilę, ona jest kontuzjowana i, to nie jest tylko mentalnie. Mój psychiatra mówi co innego. Dobrze, więc chociaż już za nami wiosna, ona nadal ją czuje. Przed wami Akari jako Hinamiku z gry Not Wonders. Nie robimy małego krzesła.
No i wiecie co ten za poświęcony czas na przygotowanie tych stroi, na przygotowanie scenek. Dziękuję też również całej widowni za zebranie się tutaj, no bo dla kogo mieliby ci gdzie występować, jeżeli nie na was. Cześć, jestem Mika. Ja bym chciała przedstawić zwycięzców tegorocznego Animatsuri 2023. Chciałabym powiedzieć, że wybór naprawdę nie był łatwy. Wszystkie stroje były przepiękne i we wszystkie stroje uczestnicy włożyli maksimum swoich serc, więc naprawdę proszę o wielkie brawa dla wszystkich, ponieważ to był bardzo, bardzo ciężko. Chciałabym zacząć od wyróżnień. A więc pierwsze wyróżnienie. Chciałabym ogłosić, że pierwsze wyróżnienie dostaje Manami. Manami, tylko musisz nam powiedzieć, w jakim teamie jesteś. Manami jest w teamie Twilight. Drugie wyróżnienie chcielibyśmy sprezentować uczestnikowi Lagama. Teraz przejdziemy do nagrody za prezentację grupową. A więc prezentację grupową wygrała grupa o nazwie Kurosawa. Yes.
Teraz chcielibyśmy przedstawić zwycięzców w kategorii prezentacja solowa. Zwycięzcy, przepraszam. A więc nagroda idzie do... Ajo! Dziękujemy, że mogliśmy się ponownie dzisiaj tutaj spotkać.